Tata z podznaku strzelca. Przede wszystkim jedno w głowie. Najważniejsze to zabawa i robić. Swawolne. Bawić się do końca. Przede wszystkim wiedzą i szlachetnością. To trzeba przyznać strzelcu, że to jest jego priorytet. Najważniejszy. Dom traktuje skromnie. Nie ma zamiaru w nim bywać, bo jest przecież dom wszechobecny. Cały świat do niego należy i on musi nieść kaganek, czy łuczywo, czy też maczugę wiedzy. I uczy wszystkich dookoła, lecz w domu zapomina czasami, że tam została latorość. Sama. I czeka na tatę. A gdzie tata? On wykłada na uczelniach, w pracy, wiedzy wszelakiej, jak przykręcać gwoździe, jak przybijać śruby. By bawić się za każdym razem z ironii życia. Bo przecież czy jest nieodwrotnie? No ale cóż, jak strzelec dla zabawy odda życie i dla Ambrozy. To jest przede wszystkim jedno. Być swobodny w słowie i w czynie i w geście szlachetnym. Być geniuszem swojej treści i analizy wolności i dumy szlachetności, by pójść w bój najważniejszy. Narachowanie i tłuczenie wiedzy. Ale on nie za bardzo chce pojąć jedno, kiedy jest w rytmie walca. Przewalcuje cały trawnik w jedną i w drugą. I kopytami zniszczy wszystko, co jest dookoła. Bo on najważniejszy. Bo jego są treści i dzieci przyglądają się tacie ze swobodą myślenia, jaki on wielki i prężny. No cóż, i czasem tak się dzieje. Ale najważniejsze jest to, że jest wspaniały, że potrafi nieść to, co jest najważniejsze. Myśl ducha i szlachetność myśli. A przede wszystkim to, co jest najbardziej szlachetne. Przynieś troszeczkę ognia do rodzinnego domu i wnieś spokój i wiedzę. A bez niej nie potrafimy żyć spokojnie. Więc dlatego każdy, kto ma tatę strzelca, wie, że na nim spoczywa wszystko w domu, bo on jest tak prężny i wie, do czego dąży. To jest szlachetne, bo wie nasz tata strzelec, że nikt się przed nim nie ugnie. Lecz jedna rzecz jest dla niego bolesna. Kiedy ktoś go przybije szczególnie, kiedy ktoś mu powie taką rzecz, która jest niczym, a on o tym nie wie. Że gwoździa można przybić i wyrwać z deski narzędziem, że śrubę można odkręcić. Jemu się to nie mieści. Bo można budować, ale dlaczego niszczyć? Strzelec tego nie rozumie. I najgorszą rzeczą jest w jego życiu to, że ktoś może mu tak powiedzieć.
że ktoś może mu dogodzić całą jego karierą. To jest najstraszniejsze dla szczelca. Bo szczelec jedno wie, tata, że ma swoje dzieci i dla nich zrobi wszystko. I dla wszystkich więcej. Ale nie rozumie, dlaczego ktoś staje mu naprzeciw. I wtedy musi podjąć decyzję, czy iść na całość i czasami się zniszczy. To najważniejsze cechy taty z poznaku szczelca. Niech tata z poznaku szczelca bardzo uważa na siebie i na swoje dzieci, bo one czekają cały czas na ciebie. Bo ty jesteś dla nich nauczycielem i nie ma nikogo więcej. To, że poszły do szkoły, to jeszcze za mało. Patrzą się na ciebie i naśladują cię w każdym calu. Więc nie zapominaj o tym. Nigdy, przenigdy, bo jesteś tylko tatą szczelcem, który jest najważniejszy. Do zobaczenia, a przede wszystkim zapraszam na dalszy ciąg szczelca.